Według danych Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia z 2014 roku w naszym kraju są blisko 3 miliony osób odczuwających trudności w funkcjonowaniu z powodu dysfunkcji wzroku. Z danych GUS wynika, że około miliona osób czyta z dużą trudnością, a 42 tysiące osób deklaruje, że są niewidome. Na całym świecie jest 36 milionów niewidomych, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi populacja Polski. Lancet Global Health, wiodące na świecie czasopismo o tematyce zdrowotnej, prognozuje, że do połowy tego stulecia ich liczba ma się zwiększyć do 115 milionów. Dla tych wszystkich ludzi praca techników tyfloinformatyków ma kluczowe znaczenie. To oni tworzą dla osób z niepełnosprawnością wzrokową publikacje brajlowskie i dźwiękowe, wykorzystując do tego specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Obsługują i konfigurują systemy komputerowe z wykorzystaniem technologii wspomagającej użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową. Ponadto projektują stanowiska komputerowe dla użytkowników z niepełnosprawnością wzrokową, a także prowadzą dla nich szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania technologii wspomagającej. Tyfloinformatyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin, a rynek usług i rozwiązań tyfloinformatycznych stale rośnie, co spowodowane jest powstawaniem coraz bardziej nowoczesnych udogodnień dla osób z dysfunkcjami wzroku. Nawigacja dla niewidomych, notatniki, monitory brajlowskie lub mówiące, wypukłe plany i mapy to tylko część rozwiązań, z których na co dzień mogą korzystać osoby niewidzące i słabowidzące. Technik tyfloinformatyk może pracować w firmach zajmujących się tworzeniem i administracją witryn, aplikacji internetowych oraz systemów zarządzania treścią, które muszą być testowane pod względem dostępności dla osób niewidomych lub słabowidzących, a także w firmach zajmujących się szkoleniami dla osób z dysfunkcją wzroku w zakresie obsługi oprogramowania i urządzeń techniki komputerowej. Może również podejmować pracę w firmach posiadających komputerowe miejsca pracy dla osób z dysfunkcją wzroku, przedsiębiorstwach, urzędach, biurach, uczelniach i innych jednostkach, gdzie istnieją skomputeryzowane stanowiska pracy dla osób niewidomych lub słabowidzących, jak również w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem programów komputerowych i systemów informatycznych dla osób z dysfunkcją wzroku. Technicy tyfloinformatycy pracują najczęściej jako specjaliści do spraw zastosowań sprzętu komputerowego dla osób słabowidzących i niewidomych, testerzy stron internetowych pod kątem dostępności, sprzedawcy lub konserwatorzy sprzętu komputerowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, wdrożeniowcy rozwiązań technologicznych lub szkoleniowcy. Zawód technik tyfloinformatyk daje możliwość pomagania innym osobom z dysfunkcją wzroku, co dla wielu może być źródłem satysfakcji zawodowej. Ta profesja wiąże się również z możliwością ciągłego doskonalenia zawodowego poprzez poznawanie nowych technologii i narzędzi oraz podnoszenie kwalifikacji.